Preso wypuściła piosenkę, w której widać, że jest w ciąży. Tak, zostało to potwierdzone oraz zostało to nawet pokazane przez samą Verso. A gdzie zostało pokazane? Zostało to pokazane w tym filmie, który teraz widzicie na ekranie, czyli w piosence pod tytułem Ten jeden moment. Nawet w reklamach Delmy są lepsze kurwa efekty, ale gówno XD. W ciąży jest! W ciąży jest! Ja pierdolę! Zwykle tak naprawdę mnie kompletnie ekipa nie obchodziła, no bo w sumie mam więcej niż 12 lat, więc nie musi mnie takie coś interesować. Ale muszę pogratulować Verso i Freeze'owi, ponieważ jest to całkiem w sumie odważny wybór, patrząc na to, że Freeze jest największym youtuberem w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No biorą oni na siebie tak naprawdę bardzo dużą odpowiedzialność. Jednak jest jeden problem, który muszę wam po prostu opowiedzieć. Jak już zapewne wiecie, Verso jest w ciąży. I reakcja ludzi na to, że jest ona w ciąży, jest naprawdę po prostu... No dla mnie po prostu niezrozumiała. Ludzie się po prostu zachowują, jakby nigdy nie wiedzieli, że dwie osoby, które się naprawdę bardzo kochają, mogą mieć ze sobą po prostu dziecko, tak? Ludzie myślą, że jeżeli dwie osoby, które są znane, ze sobą są, to nie mogą one mieć dzieci. Naprawdę nie rozumiem po prostu, dlaczego ludzie się aż tak tym bardzo podniecają. To prawda, Logan, znaczy, przepraszam, Freeze, wiem, że dużo osobom poprawiał dzień i tak dalej, jak nagrywał te swoje daily na przykład i tak dalej, że jest to dla nich jednak całkiem ważna osoba, można tak powiedzieć. Mimo, że on się tam kompletnie z tymi ludźmi nie zna, no to jest to w miarę dla nich, jakby wiecie, ważne. Ale nie rozumiem, dlaczego ludzie aż tak się tym bardzo podniecają. Tak, gratulacje, Freeze będzie ojcem, a Verso będzie mamą. Naprawdę, niesamowite. I nie, to nie jest film, w którym po prostu krytykuję teraz Freeza bez sensu, tylko po prostu nie rozumiem, dlaczego aż tak ludzie się tym podniecają. No ale co do samego Freeza i samej Verso, to muszę wam naprawdę, jak już wcześniej mówiłem, pogratulować, ponieważ, no mając tak duży kanał, po prostu, no ja nie wyobrażałbym sobie po prostu być ojcem, co nie? Mając jakby już taką karierę przy sobie, nie? Jakoś w sumie mnie to nie zdziwiło, no bo Freeze już tam mówił wcześniej na podcastach i tak dalej, że chce już sobie troszeczkę odpuścić ten grind na YouTubie i trochę bardziej zająć się rodzicielstwem. Także no, gratulacje. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w internecie, to zostaw lajka oraz suba z dzwonem. Oraz jeżeli chcesz pokazać, jak bardzo mnie szanujesz, to kliknij sobie to wspieranie. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.